Dobranoc, dobranoc, do jutra. Tak, na sobotę. Jutro jest właśnie sobota. Przyszłej, przyszłej. Marek wstawał, jadł śniadanie, wypijał jedną i drugą herbatę, po czym wychodził z kuchni i siadał do pisania. Pisał do godziny jakiejś pierwszej. Siedział w pokoju, tych papierosów napalił się odpowiednio i wychodził, zjadł drugie śniadanie, bo trzeba było zjeść drugie śniadanie, koniecznie tam coś przegryźć i wychodził na spacer. Nie być na ulicy. Nie mógłby się zamknąć w mieszkaniu i siedzieć. Musiał wyjść. Musiał wyjść. I to miasto mu, jak to nazywał, dostarczało wielu treści. Gdziekolwiek był, czy w kawiarni, czy w jakimś innym miejscu poza domem, jak mu przyszło coś do głowy, nawet jak szliśmy razem, że on był skoncentrowany na jakiejś myśli, na jakimś pomyśle, to jak tylko miał możliwość zapisania tego, tam w paru jakichś krótkich słowach, to gdzieś przy okazji od razu wyjmował te swoje karteczki i tam zapisywał. Musiało być coś bardzo gorącego, bardzo takiego wymuszającego pisanie, żeby jeszcze pisał później w ciągu dnia, po obiedzie czy troszkę później, a czasami nawet wieczorami, ale to rzadko się zdarzało. Marek dużo czytał i miał bardzo przyjemną właściwość, że lubił czytać na głos i ja na tym bardzo korzystałam. Pierwsze boje. Mieliśmy szkopuł. Ja i redaktor. Jemu opowiadanie się spodobało i chciał drukować. Dla mnie to była nobilitacja. Druk w najpoważniejszym miesięczniku literackim stolicy. Szpalty, korekty cieszyły moje oko. Były w trzech egzemplarzach. Jeden wrócił z cenzury. Redaktor osadził papierosa w szklanej lufce. Długi czas nie zapalał i dumał. Patrzyłem smętnie w długie paski korektorskiego składu. Rzecz dotyczyła ucieczki starców z domu spokojnej starości. Nocą przywieziono tam trumny ze spółdzielni stolarskiej, specjalizującej się w wyrobie tego asortymentu. Starcy mają płytki sen i bez trudu odkryli przyczynę nocnego hałasu. Popadli w panikę. Będą wykańczać. Przekazywali sobie złowróżbną wiadomość. Już to sformułowanie spowodowało wykrzyknik cenzora. Ale miarę jego cierpliwości przebrała ucieczka starców i pogoń za nimi. Ścigała ich milicja. Absolutnie nie zgadzają się na milicję, rzekł redaktor i dodał, iż wcale nie przekonał ich argument o humanitarnych względach pościgu. Wczesna wiosna wtedy i chodziło przecież o zdrowie obozujących w plenerze uciekinierów. Dopatrują się w tym szyderstwa w szerszym aspekcie. Decyzja cenzora
oznaczała dla mnie koniec nadziei na druk opowiadania. Nagle zgaszone dotąd i apatyczne oczy redaktora rozbłysły intensywnie. Zapalił wreszcie papierosa. Zaciągnął się kilka razy. Eureka! Wykrzyknął. Pochylił się nad tekstem. A gdyby tak, dajmy na to, przeciągał słowa, milicję zamienić na straż pożarną. Niech ścigają ich strażacy. Można sobie mówić, że to są zabawne historyjki, niektóre jedno słowo usunięte, drugie zamienione, jakieś zdanko, że to takie jakieś gry i zabawy. Otóż nie. To był proces wieloletni i ja uważam, że trucicielski. On truł, porażał właściwie swobodę wyobraźni pisarskiej. Nie zapominajmy, w jakim to kontekście było. Jak wyglądała wtedy rzeczywistość, to nie ma najmniejszego przełożenia na dzień dzisiejszy. Naprawdę to są w ogóle zupełnie niewyobrażalne rzeczy. I oprócz tego ogólnego, obowiązkowego szczęścia i radości, która miała dotyczyć całego społeczeństwa, istniało drugie życie, zupełnie nieopisane i niewidoczne. Ta wieloletnia działalność cenzury się rzeczy powodowała pewne amputacje możliwości pisarskich. Niektórzy po prostu mieli zakodowane, że gdzieś ten potwór, moloch cenzury działa i tego nie można, tamtego nie można. I jak gdyby sami się już specjalizowali w autocenzurze. Czyli cenzura powodowała reakcję autocenzury. A to jest kalectwo literatury. Wtedy literatura jest jakimś karzełkiem, ułomną jakąś dziedziną sztuki literackiej. I to były wielkie koszty działalności pisarskiej w PRL-u. Jeśli się nie poddawałeś, to albo pisałeś do szuflady, a z szufladą to różnie bywa. Mógł ogarnąć zupełny paraliż pisania uczciwego pisarza. No po co pisać, jak nie wydrukują? No bo pisanie jest jednak nierozłącznie związane z publikowaniem. To jest taki dziwny proces, tak? Piszesz, a potem chcesz to ludziom prezentować. Niech oni czytają, mówią, dyskutują, oceniają. No i jak tego nie było, to się wyjaławiał sam pisarz. Nie miał odbiorcy, nie miał reakcji na to, co pisze. On nie był obojętny na to, co się działo, więc to jakoś wchodziło, a potem miał tą bezwzględną potrzebę pisania o tym. Marek mógł wszędzie pisać. Nie wymagało to, tak jak u wielu osób, jakiegoś skupienia, osobnego miejsca, ciszy, szumu drzew i tak dalej. Jak miał potrzebę, pisał w każdym miejscu, gdzie był. Uważam, że się wyróżniał pod tym względem. Zresztą miał taką technikę pisarską wielokrotnego pisania tego samego tekstu, aż do momentu, w którym był zadowolony z tego kształtu, jaki w końcu wyszedł. To mogło być 5 wersji, 6 wersji, 3 wersje, zależy, jak były opowiadania, które bardzo trudno mu się pisało i były takie, które dosyć łatwo pisał. Ciekawy jest proces pisania, jak się obserwuje. Ja obserwowałam bardzo wiele lat wtedy, kiedy pisał w wygodnych warunkach i jak pisał w bardzo niewygodnych warunkach. Jakiś czas potem wystąpił problem ruskiego anioła. W opowiadaniu Gdzie jest droga na Walne ktoś użył tego przezwiska popularnego wśród Włościan byłego zaboru rosyjskiego. I wtedy ja,
Czerwony ołówek cenzora grubą kreską otoczył te dwa słowa. I wtedy ja z latami stałem się biegłym w sztuce mimikry, szermierzem, powiedziałem bez namysłu. Zastąpimy go tureckim aniołem. Był to zupełny absurd. I liczyłem na to, że wnikliwy czytelnik domyśli się z kontekstu intencji autora i ingerencji cenzora. Poszedł w świat turecki anioł, czyli Orient w wydaniu mazowieckim. Bywały także usuwane fragmenty opisów, dialogów, zdanie wszyscy czekają dotyczące wzburzenia społeczności małego miasteczka oczekującej daremnie sprawiedliwego osądzenia wszechwładnej kliki, która oponowała tamtejsze życie, uległo bezwarunkowej kastracji. Nie ma się co upierać, orzekł doświadczony kolega pisarz. Brzmi zbyt metaforycznie, odczytać mogą jako uogólnienie dotyczące całości. Rozumiesz? Miał rację. Wytropili to zdanie. Poszło na złom. To się ładnie łączy ze stanem wojennym. Też jakieś syreny można kojarzyć sobie. Coś się nowego dzieje. Chociaż on się w nocy i po cichu zaczął, ale i zimą. I ten stan wojenny mnie też spowodował taką szansę, że już nie ma co się tu bawić z wydawnictwami oficjalnymi, które są zakłamane, służą racji politycznej reżimu, tylko trzeba drukować u Giedroycia lub w podziemnym obiegu. I miałem tą frajdę, że pisałem co chciałem i wydawałem to wszystko. Wydawałem i to szybko. U Giedroycia w ciągu miesiąca można było książkę wydać. Więc i tempo było też wspaniałe. I oficyny wydawnicze podziemne. Nowa, Krąg, Przedświt, szereg ich było. Kontra, rekontra tych oficyn można wielką ilość wyliczyć. I to był bardzo ważny ruch w dziedzinie przywracania wolności w tym kraju. Bo pisanie to też wolność przecież, to domena wolności. Zawsze uważał, że pisanie to jest jego życie. I tak było. To była najważniejsza sprawa w jego życiu, to było pisanie. Zresztą nawet wtedy, jak siedział te 3 czy 4 miesiące, jak był aresztowany, też napisał bardzo fajne rzeczy. Ze wszystkiego pewnie mógłby zrezygnować, ale nie z pisania. Czasami fascynował go człowiek, a czasami ta ksywa, która była mu przypisana. Więc to zależy, co wzięło górę. Nigdy to nie było wierne obrysowanie tej osoby, którą znał. Zawsze wychodził ktoś inny, wydaje się, ale ta obróbka bohatera jest zupełnie w innym kierunku, zawsze idzie. Były niektóre osoby, które uznały, że opisywana postać to jest wykorzystaniem tej osoby. Zdarzało się, ale nikt nie miał specjalnie pretensji. Mnóstwo ludzi się przewinęło. Naprawdę. Tak jak sobie pomyślę, to mnóstwo ludzi, mnóstwo znajomych, mnóstwo kolegów. Marek był bardzo koleżeński, bardzo był otwarty na piszących, na debiutantów, chętnie pomagał. Mnóstwo się zwracało młodych piszących z prośbą o przeczytanie, o powiedzenie, co sądzi o tych próbach. Marek miał bardzo ciekawy stosunek do innych ludzi. Bardzo wymagający, a zarazem bardzo taki ciepły.
i miał niezwykłą intuicję, bardzo fałsz wyczuwał. Dobrze oceniał ludzi i bardzo dobrze rozpoznawał. Nie mówiłem rzeczy ważnych w domu, miałem intuicję, bo nie jestem dzisiejszy przecież. Miałem podsłuch w domu 7 czy 10 lat, pokojowy tak zwany, nazywa się w żargonie bezpieki PP. W ścianach, no i jest odbiór gdzieś tego, co się mówi. Ale ja czułem, że coś takiego jest, tylko nie chciałem popadać w histerię, chciałem być wolny. Nie mówiłem rzeczy poważnych w domu. Wychodziłem do ogrodu Krasińskich, bo mieszkałem blisko tam. Więc to różne były doświadczenia. Byli jacyś ludzie, którzy okazali się donosicielami. Też czasem jej intuicja mówiła, nie uważaj na tego, a czasem nie. Jak to w życiu. Najbliżsi czasem się okazywało, pracowali na usługach bezpieki. Nie tacy bardzo najbliżsi, ci najbliżsi najbardziej sprawdzili się, ale byli tacy dość bliscy ludzie, a okazało się, że oni są nasłani. Mają zadanie do spełnienia. Po tym czytałem te ich relacje właśnie w tych materiałach bezpieki. Takie nawet naturalistycznie dokładne. Wszedł, wyszedł. Dzwonił, ale nie słyszałem, co mówił, bo wyszedł do drugiego pokoju. Albo wszedł do budki telefonicznej, ale zamknął drzwi za sobą. Wszystko napisywali. Nie, no już nie będę mówił osobiście. Mówmy o tych sprawach tak już. Tylko sensu stricte literacki. To, że będę, że siedziałem, że mnie inwigilowali. To już napisałem i książkę o tym, i film był o tym. Ze dwa. Tak. O ubekach, o bezpiece, o kotłach, o rewizjach. Nie, nie, to już nie. Można jednym zdaniem tylko to skończyć, żeby nie popadać w taki długi wywód, długą rzekę słów. Oczywiście pewne były konsekwencje w stanie wojennym tego wolnego pisania. Różne naciski bezpieki, żeby ludzi odciąć od wolności pisania też. Więc ja na przykład miałem dużo kłopotów, bo pisałem ten raport o stanie wojennym tak na bieżąco. Jakby dział się stan wojenny, ja ten stan z dnia na dzień, powiedziałbym, opisywałem. A że miałem tą szansę, że szybko mogłem to wydawać, bo miałem dobry kanał przerzutowy, nazwijmy to jak w sensacyjnej powieści, do Paryża, to w tydzień wysyłałem i miałem już opowiadanie drukowane w kolejnym numerze, bo wydawał Jerzy Giedroyć także miesięcznik literacki Kultura, nie tylko wydawnictwo Instytutu Literackiego było. I tak samo w podziemnym obiegu, takie gazetki powstały podziemne, Mazowsze, Tygodnik Wojenny, tam też dawałem teksty i one wychodziły. No i bezpieka mnie męczyła, wzywała, robiła rewizję, no, żebym nie pisał po prostu. Różnie straszyli, albo też radzili po ojcowsku, po co pan tak szybko pisze, lepiej poczekać, niech to się ucukruje, więc i były pedagogiczne rady. Były naciski, padali, rewizja, przesłuchanie, wezwanie do Pałacu Mostowskich, czy do Ministerstwa na Rakowieckiej. Jak jechałem na spotkanie, za tyłek mnie brali, zatrzymywali gdzieś po drodze, tu 48, tam 24. Na dołku w komisariacie, ale trwało, a potem już nie mogli sobie ze mną dać rady, bo w międzyczasie dwa tomy raporty o stanie wojennym wydałem. Te oficyny podziemne chętnie to przedrukowywały, no i wtedy mnie wsadzili. Zarzucili mnie, że szkaluję Polskę Ludową, najwyższej władzę, wojsko, wszystkie urzędy, że jestem fałszerzem prawdy o Polsce i to przekazuję do wrogich ośrodków na zachód, które są pod auspicjami CIA, dajmy na to, i wydaje. No i mnie zamknęli. Ale to po tym wyszedłem, bo była amnestia i znów wydawałem. Tak to wyglądało i zakończmy tym akordem, że można się nie dać. No, byłam najbliżej. Byłam najbliżej. Myśmy razem jeszcze na studiach byli. O, myślę, że całe życie byłam wsparciem, żeby już tak sobie nie przypisywać zbyt dużo, ale naprawdę mógł na mnie liczyć zawsze. Także
tak gdyby to ująć, rzeczywiście jakoś mieliśmy potrzebę bycia razem, że tak to nazwę. No to w końcu jakby zsumować to mnóstwo lat, ale tak się składało, że jednak potrzebowaliśmy siebie nawzajem. Naprawdę nie było ani jednego wyjścia na miasto, żeby ktoś go nie zaczepił. Zupełnie obcy człowiek, czy obcy ludzie przystawali, przepraszam bardzo, czy pan Marek Nowakowski, a czy można tam. No oczywiście, więc takie były te rozmówki. Nie musiał zaczepiać ludzi, dlatego że zawsze on ściągał ludzi do siebie, ku sobie. Także miał nadmiar tych możliwości. Poza tym nie był człowiekiem środowiskowym. Wtedy, kiedy musiał, w różnych okolicznościach, to oczywiście, że miał dużo kolegów piszących. Ale bardzo dobrze się czuł wśród malarzy, miał dużo znajomych. Chętniej nawet przebywał. No cóż, i koty lubił. Gdybym tak mogła powiedzieć w jakiejś kolejności. Tego drania to jeszcze znał. Tak, bo ten kot jest u nas od 2010 roku. Ma 13 lat, teraz skończył. No i przede wszystkim dobrze czuł się w mieście, w zabudowanym otoczeniu. Od najmłodszych lat, jak się wybierał na wędrówki do tej jeszcze nieodbudowanej Warszawy jako chłopak, to ta miłość do miasta i właśnie do Warszawy i okolic towarzyszyła mu do ostatnich dni, kiedy mógł chodzić. Zawsze miał jakąś taką nostalgię za tym, co minęło, a czego już nie ma. On w swoich tych ostatnich dwóch książkach, w Piórze i w Podróży w przeszłość, dokładnie opisał ten swój stan umysłu i serca. Szukał miejsc z jakąś tradycją. To, co się wiązało z przedwojenną Warszawą. I rzeczywiście wtedy, jak dostał nagrodę tą główną miasta Warszawy, wiem, że mu to sprawiło przyjemność, bo jednak tą Warszawę kochał i bez niej nie wyobrażał sobie życia. Jak wyjeżdżaliśmy gdzieś, to nigdy dłużej niż 2 tygodnie nie mógł wytrzymać. Musiał prędko wracać, żeby sobie tutaj wędrować.